Witam widzów YouTube'a, z tej strony TheHazel94. W kolejnym odcinku Let's Play zagramy dzisiaj dość starą strzelninkę FPS, która się nazywa Aliens vs Predator 2. Dlaczego Aliens vs Predator 2, a nie na przykład Alien vs Predator z 2010 roku? Ponieważ stwierdziłem, że Alien vs Predator z 2010 roku jest słaby, jest taki trochę dziwny, dlatego postanowiłem, że zrobimy gameplaya właśnie z drugiej części, która powstała już 11 lat temu, w 2001 roku została wydana. Jest to osobiście jedna z moich ulubionych gier, jaką grałem, i jedna z pierwszych strzelaninek, których można się bać, którą grałem już jakiś czas temu, jeszcze w gimnazjum byłem, już parę lat temu, dlatego postanowiłem, że zrobimy z tego gameplaya. Dobrze, no to mamy tutaj menu główne. Zobaczymy sobie na razie opcje. Sterowanie, ustawienia gry. Switch weapons jest, headbob, nie wiem co to jest, dobra. To nie będziemy wnikać. Ustawienia grafiki. Tutaj jak widać możemy ustawić rozdzielczość maksymalną 1024x768. Osobiście mnie to nie dziwi, bo ta gra już ma 11 lat tak naprawdę. No, ustawienia dźwięku to nie ma co tu patrzeć, napisy, dobra. Okej. No to wybierzemy sobie teraz single player. I tak, mamy do wyboru 3 kampanie. Mamy do wyboru kampanię Marine, przy której można się wystraszyć. Mamy do wyboru również kampanię Predatora i kampanię Obcego. Więc na razie na początek zagramy sobie kampanię Marine. Generalnie zrobimy tak, że zrobimy sobie kilka odcinków, kilka serii, zrobimy sobie taką dużą serię właśnie o tej grze i zrobimy sobie kampanię każdą oddzielnie i na razie zagramy sobie kampanię Marine. Więc tak, mamy do wyboru 4 poziomy trudności: łatwy, normalny, trudny i hardkorowy. Osobiście wolę grać na normalnym. Dlaczego? Ponieważ easy jest dla mnie jednak trochę za proste. Trudny to... no, mogę mieć z nim problemy, chociaż niekoniecznie, ale ja wolę grać na normalnym. A hardkorowy to jest po prostu, mówię wam, masakra. Dlaczego? Dlatego próbowałem kiedyś zagrać w tą grę na poziomie hardcore i była taka sytuacja, że w środku misji, jak grałem, to... no, zginąłem i nie mogłem czytać, nie mogłem po prostu wcześniej zapisać i niestety musiałem całą misję zaczynać od początku. Nie można zapisać gry w środku misji, trzeba ją ukończyć do końca. Jak zginiesz, trudno, twoja strata, musi zaczynać od początku. Także to jest naprawdę dla prawdziwych hardkorów i dla naprawdę dość bardzo doświadczonych graczy. Ja raczej do tych graczy nie należę, dlatego będziemy grać na poziomie trudności normalnym. Dobrze, no to let's play. Ciekawy pasek ładowania, powiem wam. Ciekawy pomysł. '6 stycznia 2231. O kurde! To ja już tych czasów nie dożyję na bank. Ja już tam na górze wtedy będę. No dobra, lecą na jakąś planetę. Dobra, już nic nie mówię, oglądamy. Hurry up, Frosty. We ain't got all day. Don't you have work to do? Everybody's waiting on you. Heck, I even prepped your gear for you. Isn't that nice of me? Thanks, Duke. I'll remember who's asked to pull out of the fire first when everything goes to hell. Duke, we have an operation to run here. Quit flirting and get back to work. Commander on the deck? Gather around and listen up. 6 weeks ago, the Weyland-Yutani Corporation lost contact with a research facility on LV-1201. We're here to find out why. Duke, what are we looking at? A suicide mission. Hell, we're still short 8 soldiers and our synthetic after that last drop. Half our equipment's out of commission. There's time pressure involved, and we won the distance lottery. Skip the commentary and tell us what we're dealing with. The basic layout is 2 heavily fortified installations, primary operations complex and forward observation pods. The sites are connected by a secure tunnel network. Johnson, flight plan. Not much to work with, sir. I vote for an airstrike, sir. Negative. The higher-ups want the site intact, survivors or not. We're cleared for light and medium munitions, but no heavy stuff.
That means no airstrikes and no Alice. Sorry, Harrison. We're supposed to evac survivors? Our orders are to put out fires, then dig in and wait for the sixth. Assuming we last that long. Beta section will remain here until the ground position is secure. All right, boys, let's roll. Yes, let's roll. Johnson, where the hell did you learn to fly? Flight school. The same place that taught me not to fly blind in hurricane winds. What'll it take to get airborne? A landing beacon and wind shear data for a start. Plus the ship's a little beat up. Stabilizer's jammed. I can fix it, but it'll take me an hour or so. The antenna's fried, though. So much for calling down reinforcements. Once we control the complex, we'll control an entire subspace array. Hall, red team, get the power online. White team, locate security control. Blackwell, you take Shugi and Harrison and make for the landing bay. We need that wind shear radar up and the landing site clear and powered. Once you've done that, activate the beacon. You heard the man. Move it. Okej. Czyli tak mówiąc skrótem, musieli polecieć na planetę, której poprzednia ekipa poleciała, lecz zaginęła. Nie ma z nią kontaktu od pół roku. Dobra. A to zaczynamy rozrywkę. Z góry przepraszam was za te tekstury, czy co to jest tutaj na ziemi. Niestety jest to spowodowane tym, że ta gra już ma trochę lat, a to już się naprawiło. Już trochę ta gra ma lat i niestety z tym systemem Windows 7, który mam teraz, to nie do końca odpowiednio graficznie to wygląda, ale ważne, że ta gra w ogóle działa. Dobra. To tutaj trzeba otworzyć takim urządzonkiem. Okej, powiem wam, że dawno w tą grę nie grałem i nic już prawie z niej nie pamiętam. Aha. O, super. Jesteśmy uwięzieni. To coś jest? Nie wiem. Tędy trzeba iść. Wow. Aha, dobra. Wow. Fuck. Nie dobrze. O kurde. Blackwell report. There was an explosion. I think we lost Harrison. Negative. I'm still reading normal life signs. Maybe his transmitter got knocked out. Sorry. There's no way we're getting through this rubble. Understood. Fall back to the LZ. Harrison, if you can hear me, head for the POC and get the power online, or we're in big trouble. Okay. Idziemy dalej. Wow, wow, wow. Dobra, okej. No, co się pojawił? Wow! Oh, fuck! Oh, fuck! No kurde, stało sobie auto i co nagle wybuchło? No bez kitu. O kurde. Ej, ale dziwne, zabrał mi to. A, miałem 100% 100 pancerza i 41 mi dostał. Także pancerz mnie uratował, tutaj nie mogę iść. Pancerz mi uratował i jedno HP mi tylko zabrało, to nie jest aż, nie aż tak źle. Chyba tutaj powinienem pójść. Dobrze pamiętam. Wow. Co to spadło?
okej, okay, dobra. Nie, ja sobie tylko chodzę tutaj. Nic nie robię, nie. Ja sobie tylko chodzę. Ten samochód prawie przed ryjem przeleciał. No ludzie. Także jeden krok do przodu i... chyba byłoby już po nie prawdopodobnie. Major McCain, we've reached the southeast entrance. Doesn't look like anybody's home. Security systems are offline. We're picking up some scattered energy sources. Probably emergency backups. Still no response on the emergency channel, sir. Ale powiem, że jak na 2001 rok, to grafika jest nawet całkiem w porządku. A to co? Okej, okay, dobra, spoko. No, tak. Trzeba się włamać. A nie, dobra, dobra. To idziemy dalej. O, dobra. No na razie nic się takiego nie działo, tylko oprócz przelatującego samochodu to... mogło być gorzej. Major, we're at the power core. How's it look? Okay. Duke is restarting the system. Looks like the whole system was shut off. But once the main grid is online, we'll still have to reset the local relays to get the lights back on in each sector. If you finish there, find the landing bay and get the systems online so we can land this bird. What about Harrison? We have to assume he won't make it. No powiem wam, że na razie nic specjalnego się nie dzieje. Chyba na razie to są takie poziomy, gdzie się zapoznaje z grą. I to są takie chyba wprowadzające na razie. Dobra, nie będę strzelał, bo już szkoda amunicji. Chodź, jakaś dźwignia jest chyba. No, dźwignia. Przełączam. No. No, dobrze pamiętam, że to się sam pali. Tak mi się wydawało właśnie, że się światło zapaliło. Dobra, chyba możemy już wrócić. Mam nadzieję, że... UJ! Co miało być z kolei? Oj, oj, oj! Kurde. Straciłem troszkę życia. O, jeszcze kapiący sufit, fajnie, super. Ale powiem wam, że sama seria Obcy jest naprawdę genialna. Filmy o obcych są jednym z moich ulubionych. Że bardzo uwielbiam film właśnie Ridleya Scotta i tam innych, którzy wyreżyserowali właśnie James. Chyba dobrze pamiętam to Cameron chyba. Dobra, nie mogę wyjść, co jest. No, jest. James Cameron wyreżyserował chyba drugą część, ale dobrze pamiętam. Tu? No, tu. No. O! Chciałem latarkę zapalić, a flary rzuciłem. O! A, jestem ciekaw, kto ten widok rozwalił. Łaj, jest. Jestem ciekaw, kto te drzwi rozwalił. Co tu mam zrobić? O, tu coś trzeba. O! Zajebiście, co ja zrobiłem? Co ja tu zrobiłem? O, chwila, tu jest winda? Zajebiście, zgasiłem całe światło. Normalnie super. Ale powiem wam szczerze, ta wida jest jeszcze straszniejsza niż w bloku, w którym mieszkałem kiedyś. Wiecie, to była taka winda, gdzie nie wysuwały się drzwi tak, tylko trzeba było otworzyć tak i się zamykało. Takie windy były okropne. I teraz zjeżdżaj po takiej windzie z myślą, że za chwilę ci wyskoczy potwór jakiś. O,
zobaczmy jeszcze, zobacz. O, tu coś jest. O, jako notatki. Jezu, ile tekstu. Nie chcę się czytać. O. O, co zabrałem? O, naboje do shotguna. No proszę. Notatki. O, bo tu jest już. Ciekawe, bo nie znajdę. A to? Jakiś plan. Dobra. To nie ma też co patrzeć, bo nie wiem, czy mi się to przyda w ogóle. Raczej chyba nie. O! Coś tu możemy zrobić. There's a beacon. Alright. Hold on to something. O, chyba coś otworzyłem, dobra. Okej. Okay. Co się teraz? Zobaczcie sobie w dół na... A nie jest... O, jest znowu, zobaczcie, tą białą kropkę. Coś z czujni grupy generalnie. Także normalnie zajebiście, jeżeli coś mi zaraz wyskoczy, to będzie masakra. To chyba nic tu nie ma. A nie, chyba nie, dobrze. Ej, nie no, ale to trzeba być naprawdę dobre, żeby tak drzwi rozwalić. Naprawdę. Good work, Marine. Harrison, find the nearest security office and restore the defense grid for the bay. Shugi, Blackwell, this dropship is our lifeline. Don't let anything get near it. Am I understood? Yes, sir. Damn. O, tu coś jest. O, żółtniara. Granatów, przepraszam, rakiet. Czekaj, dobra. Granatów, no. Żółtniara granatów, no pięknie. O. Coś się zmienia. Okej, okay, idziemy dalej. O, fajnie, muzyka się zmieniła. Nie, no bez kitu, czemu tu jest tak ciemno? Ciekawe, że opcja jest, kurde, za krzepeczką, czy coś mnie zabije. No to coś jest. Entry clear. Signs of gunfire, though. Damage from explosives, probably frag grenades. I'm not seeing bodies. Są drzwi jakieś, a może tutaj jeszcze, może się rozejrzę. O, flary. Flary podniosłem, no przyda to się. No i gdzie to było? Tu. No way, somebody tell me that's just a boot. That better be a boot. Hey, it's a boot! No buty zaraz są zajebiście. A, tu nic nie ma. Kurde, no. A, to w ogóle nie działa. No kurde, to po cholerę ja tu przyszedłem. Corridor 1F, clear. Proceeding towards the core. Hey, slow down there, Duke. Okay, co teraz? Ta ciemność jest dziwna. No ta muzyka mnie niepokoi. A fajnie jest. Wszystkie jakieś buty są zajebiście, no normalnie. Jestem pewien, że te buty zostawili, co poszli na spacer, naprawdę. O, kurde, chwila, pogubiłem się teraz. O, tutaj być dobra. Co to? Kurde, sorry, nacisnął się przypadek. A, tutaj nie. Tu. Ja, czy ja tym przypadkiem nie, to nie przyszedłem? No chyba tak. Geniusz za mnie, naprawdę. Pogratulować mi tylko. Milicja. A nie, jednak tu powinienem iść. Może coś, to co jeszcze tutaj jest. Zamknięte. Zamknięte. Wow!
spoko. Shotgun. No, no proszę, no do shotguna, przypadek. Ale powiem wam, że nawet jak na latarkę, to bateria nawet mi rano przetrzyma. Nie jest tak źle jeszcze z nią. Weź tutaj wyłączymy. Znowu trzeba się łamać. Mamy gitarę. O! Oj! Tu jeszcze jakieś słoki. Dobra, wiecie co? Na razie tutaj z nami się skończymy naszą przygodę z Obcy Kota Predator 2. Także koniec na razie odcinka serii. Także wielkie dzięki za obejrzenie tego gameplaya. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, dajcie mi łapkę w dół. Wtedy będę wiedział, że dobrze robię gameplaye, czy nie. Także wielkie dzięki za obejrzenie, zapraszam na moją stronę na Facebooku, na razie, cześć!